Nie chcemy nowego samochodu, ten jest super. Najlepszy. O, patrz, wysuszyły się. Już wczoraj chyba były suche, tylko... Myślałam, że Miron im żarty poopowiadał, więc... że poszło trochę szybciej. Zabrałyście sery z dachu, tak. Jakie sery z dachu? Ja nie wiem, o czym mówisz. No, tak jakoś wyszło. Stara opona, słuchaj, wiatr wiał. Dobra, to już mamy jedno do sprzedania. Jedną lodówkę do sprzedania, słuchaj. Z klopsem, klopsem i wieprzową kiełbasą. A tam koń dalej, kurde, o tym świcie ma naelektryzowany ogon. Nie, to u mnie ma zupełnie normalnie. U mnie mu się z czasem odpala. Szajera dzisiaj uświadomiła koleżankę, która ma 19 lat, co to jest dildo. No cóż, na człowiek uczy się całe życie, lepiej w tym wieku w sumie niż później. Prawda? Gorzej jak cię dzieci własne uświadomią, to wtedy robi się No. dziwnie. Dobra. Rozwieszam, słuchaj, kiełbasy do suszenia. Nie mamy jeszcze jakiejś lodówki? Wszystkie są zapełnione surowym mięsem i jeszcze brakło. No dobrze. To ja pokładę po prostu i tak do samochodu. Dobrze. Ja już włożyłam... A, jeszcze tutaj są do suszenia. Jak miło. Ślęcowa się ucieszy. Znaczy nie do suszenia, tylko do sprzedania. No, cudownie. Może kupię lodówkę? Już kupuj co chcesz. Żyjemy na kiełbasie, słuchaj. Dosłownie. Słuchaj, raz użyjesz i można wyrzucić. Prawda? Już takie bogactwo. Dobra. To jakby pomogę ci to nosić. Dziękuję. Już się nie da wyżej, patrz. Strasznie. A, trzeba trochę przekręcić. A nie, to u mnie wchodziło bez przekręcania. O, Mistake ma dłuższą wiadomość. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, dobra, to moja ty czytaj Mistake'a, ulubiona a ja... nerka jest pana takiej masarni. Pół podłogi. Zawalone kiełbasami. Najgorzej. Średnio raz w miesiącu ktoś wdepnie w maszynkę do mięsa czy kiełbasy i trzeba wyciągać kończyny w szpitalu. Druga połowa mieszkania zawalona wędliniarzem polskim. Światem masaża. Codziennie Wisielcowa robi objazd po wszystkich sklepach w mieście, żeby posprzedawać to całe mięso. O tak. Tak właśnie jest. Taka jest Ale nasza patrzcie, jaka rzeczywistość. ładna piramida. I to wszystko zajedzie do sklepu. Tak, a teraz wyobraźmy sobie, że ogląda to jakiś zagorzały weganin. O nie! Ja myślę, że weganie i wegetarianie już dawno wyszli. Ale czekaj, czy Mistek tu nie napisał przypadkiem na zasadzie, żeby to zarapować albo na tekst jakiejś piosenki? Nie wiem, nie było podpisane, więc nie byłam w stanie... Czekaj, to może powinno być moje rancho, moja dzielnica. Moja ulubiona streamerka tak. Jest fanatykiem masarni. Pół podłogi, zajebany kiełbasami. Najgorzej. Średnio raz w miesiącu ktoś wdepnie w maszynkę do mięsa. Czy coś. Nie, jaka pasta? Jaka pasta? O co chodzi? To nie wiem. Nie umiem rapować. Nie mam pojęcia, jak to się robi. Zgubiłam rytm i melodię 3 razy, ale nikomu to nie przeszkadzało. Mój stary jest fanatykiem wędkarstwa. Aha, takie, znaczy rozumiem, ale... A, dobra, mówi. Wiem, kojarzę. Dobra, już wiem, jaka pasta, tak. Więc ja... Nie, spadło mi coś. Młocia nie na czasie. Honey, a chcesz wyjść? Hmm.
Czy młotka już ogarnęła zegarek w komputerze, czy dalej ma godzinę do przodu? Ogarnęła już wszystko działczy. W żarni są chyba jeszcze klopsy. Nie wiem, ja stąd uciekam. Nie, już są pozbierane. Jadę z moją piękną wieżą mięsa. O tak, to wiesz, nie jest mięsny do wiesz, młotki. ty go zjesz, ty go zjesz. No tak, to są czasy młotki, słuchajcie. Na tym się zatrzymała. Ja nawet, tak, znaczy ja to znam, ale nigdy nie słyszałam, O faktycznie chuj. nie obejrzałam nagrania z tym ani nic, w sensie tego odcinka. Ja mięsnego jeża tylko znam z tych klejnoty cezikowe. Chyba tak tam to się odbywało. Nie pamiętam, czy to VJ Dominion robił, czy Cezik. Ale jedno z dwóch. Matko, mamy cały kurnik zasrany. Wisielcowa eksterminacja. Dalej nie Eksterminacja kur. starczy nam na skłonika. Mamy za mało pieniążka. Ile mamy pieniążka? 6400. No to będzie mało, bo tam nawet do 8000 z hakiem trzeba dobić. No. Podobno pan od mięsnego jeża już wyciągnął kopyta. O, słyszałam właśnie, że mu tak wszyscy ciśnęli, że ten. Mam mi się ścięła. O, żyje. I wjechałam w drzewo. Co Że robi? umrzył. Nie wiem, na ile to jest prawda. Natomiast z jednej strony mam takie, no trochę ludzie przegięli z tym mięsnym jeżem, że tam wszędzie go wrzucali i tak dalej. Z drugiej strony mam, ej, przecież to było na swój sposób kultowe. Stał się w ten sposób bardzo mocno rozpoznawalne i teraz A wiecie. aktualnie w tej chwili już by nikt o nim nawet nie pamiętał. W sensie te Dokładnie. kolejne pokolenie, już wiecie, to już było, minęło. Już wszyscy się skończyli śmiać z mięsnego jeża, chyba że młotka w tym momencie. Ale to raczej na zasadzie, że to właśnie to było coś kultowego, coś takiego, wiecie. Każdy znał i się tym jakoś tam jarał na swój sposób. Ej, coś nam umarło w zagrodzie, bo widzę, że tam jest kura jakaś oskurowana. A to może to jest ta kura, która mi się teleportowała do zagrody królika i była Może. zdechnięta. Może. A ten królik dalej kica, Ej, żyje. słuchaj, ja proponuję exterminate kury. Jestem za. Dobra. To idę jeszcze kury wybić i kończymy lejwika. Tak, Lady chciałaby zostać żywą kurą. Mimo Jak się wszystko. rozpoznam, to przeżyjesz. Jak cię nie rozpoznam, to trudno. Ale mi się gra klatkuje. Co tu się dzisiaj dzieje? Bo one zaczęły biegać w panice, wiesz? I to A, dlatego. okej. Kurczaczki zostawiam. Zabijam tylko dorosłe. Tak. Dawidowski zostanie. Bigos przekazuje, abyś piła, Pomociu, dużo wody. Dziękuję ślicznie, Bigosie. Cieszę się, że dbasz o moje zdrowie i życie. A, o, bo rajdzik rajd zrobił! Witamy! Witamy, rajdy! Stara, pij dużo wody! Dobrze, okay, będę pić dużo wody. Ach, dobrze, kazał przekazać. Stara, pij dużo wody. Dobrze. To tylko ty masz pić dużo wody, ja się czuję młodo. Wisielcowa może umierać, nie? Na odwodnienie. Bierę. Się hartuje przed przyjazdem tutaj mironowymi sucharami. Właśnie miałam zapakować sobie herbatę, żeby mieć co pić. I cukier. No przecież mam w domu herbatę. Dobra, cukru nie mam, ale herbatę mam. Bo ja jak czyj... A, i cytrynę miałam schować. Przywiozę tą lodówki własne. Ej, strzelam na oślep, bo nie wyrabiam z tymi kurami. Ja nie wiem, gdzie one są. Jest tak Co dużo. Tam się dzieje, ja pierdzi. Te jakoś tam w ogóle utknęły. Dobra, Wisielcowa, trzeba je jakoś poogarniać. Ja je będę wyrzucać tu przez okno. Co tak mokro ześczałaś się, że tak powiem? Znikło. Wyschło. Chyba koguta zabiłam, nie wiem, kura, kogut, wszystko. Maluszków nie zabijaj, nie? Bo No nie. maluszki są potrzebne.
Matko, Patrz, jak normalnie. tam za nami się zgromadziły na kurni, na tym, na karmniku. No, ja widziałam to i ja właśnie nie mogłam w nich strzelać. Tam jakoś nie dosięga. Czy one umrą na stres? Jezu, jak to jest nasrane wszędzie. A, proszę zaprezentować falę, proszę robić. Proszę robić ładnie fale, jak Trzeba najbardziej. chyba do 12 znaków na falę i 10 osób musi zrobić. Mistake, ty złolu! Co tam? Mema Zaraz wkleił. zobaczymy. Ale jesteś chyba za młoda, żeby zrozumieć. Chociaż. Wiesz ty co? Nie. Nie, aż tak daleko pamięcią nie sięga. Chyba, że to. Nie, chyba nie. Chyba nie pamiętam. Nie, tu. Ja nie oglądał. Nie Ja oglądał. słyszał, Tak, ale to. nie oglądał. Aż się, słuchaj, cienie pobagowały pod tymi kurami. Tak, ja strzelam na oślep. Ja nie wiem, kogo zabiłam, także przepraszam. Nie wyświetla znaczników. Czekaj, gówno pozbieram. Smacznego. Wiesz co, ja mam pomysł, bo tutaj jest masakra. Więc ja może te małe kurczaczki, żeby one nie przeszkadzały, wyniosę na zewnątrz. Tam i zamknę kurnik. W porządku, chociaż mnie aż tak źle nie jest. Daj radę. O, co mnie dolatuje? Dobra. Jeszcze kilka jajek wyciągnęłam. Ja myślę, że możemy zostawić to, co tutaj zostało żywe. Oszczędzisz ich? No dobrze. To się odwróć za siebie, nie? Widziałam, stoję w hurtowni kurczaków. To pewnie te, co w Lidlu na promocji były. Dokładnie, to są dokładnie te same. Dawidowski jest? Nie jestem tego pewna. W sensie w kurdziku. Jakiś kogut przeżył, bo tu łazi, ale to chyba nie jest Dawidowski. Nie, nie przeżył. Lady pisze, chyba nie przeżyłam, obym w następnym wcieleniu miała więcej szczęścia. O tak. Zobaczę, czy jakikolwiek kurczak ze znacznikiem Mi przeżył. żadnego nie podpi... Odwieczna! Odwieczna. Odwieczna Bo przeżyła. odwieczna jest odwieczna. Tia Snape? Tak, Odwieczna i Tia Snape przeżyły. O! Ej, ten mój koń wygląda jak jakiś magiczny. Ma ciągle rozwianą złotą grzywę. Mam prawdziwego jednorożca w zagrodzie. I chodzi i wszystko tym cirym ci. Dokładnie. Dobra, koniec eksterminacji kur. Teraz wystarczy tylko pozbierać mięsko i będzie dobrze. Exterminate, exterminate, no. Agres, słuchaj, każdemu wedle potrzeb. Jest nic mówić o Szejkowa Wisielcowa i armia upadłych kurw. Dokładnie tak. Tutaj, że Squid Game zmieniło się w Chicken Game. Tak, chciałem powiedzieć, że oglądam cię młodeczkę od dawna, ale to mój pierwszy live, który jest live. No i bardzo nas to cieszy. Dużo miłości dla ciebie, mam nadzieję, że będziesz częściej zaglądał. Mocia miała buty, to ja w skarpetkach popitałam. Tak, ja mam szpilki. Tak. Dobra, zamkniemy je, już wystarczająco stresu. No, teraz wystarczy coś z tymi kurami porobić, jeszcze tam jeszcze mięso leży, jakieś Wisielcowa. Aaaa, ratunku! A tutaj jeszcze cały czas jest ta wołowina z krowimi plackami. I mój Coś o magiczny mięsie koń. jakimś koreańskim przyszedł. Co to ma być? Halo.
Proszę się Magiczny przyznać. koń młoteczki. Matko, jakie on ma oczy, on widział zbyt dużo. I co tu się z nim stało? Młotka! Aj, on cały czas jest taki, ja nie wiem, co się z nim dzieje. To jest mój magiczny koń. Radioaktywny. Schowaj sobie te rzeczy. Możesz mieć na, nie wiem, miniaturkę czy coś. Hejdotka! Ale zobaczę, czy mleczną krówkę da się, znaczy mięsną krówkę da się wydoić. Siema, Dotka, dobrze cię widzieć. Ta, czekaj, da się mięsną krówkę wydoić. O, może mniej mleka daje. Idę sprawdzić, ile. U mnie koniu jest normalny. Dlaczego młotka ma zepsutego Bo ja mam koniu? konia Tora. Ale pomyślałam o złej rzeczy, słuchaj. Ej, znowu jest w ciąży ta krowa. Ja nie wiem, coś tam Greta kłamała. Nie mogę wydoić krowy, bo nic nie widzę, ale to nic. Ej. Nie no, u mnie też ma czerwone oczka, jak u ciebie, ale u mnie nie ma złotej, rozmaitanej grzywy. Ej, normalnie daje mleko. Nie wiem ile, bo nie widzę, ale. Normalnie dała. Na dwa wiadra, w sensie, bo tak wychodziło Znaczy, wiesz jakoś. co, upchałam na jedno wiadro, tylko że po prostu nie widziałam, ile w tym wiadrze jest, bo krowa mi zasłaniała. Rozumiem. Niewygodnie się ją doiło, że tak to powiem. Okej, i tutaj. A tutaj mamy jedną pełną bańkę, ej! Tak, jedna się uzbierała noc temu. Dziunia, no co ty? Tak zmarnować? Mogłyśmy do kiełbasy mleko dodać. Pani kochana. Można konia doić? Nie, próbowałam. Ej, normalnie dała 5 jednostek, czyli trochę mniej, bo tam normalnie 7 daje chyba, nie? Dobra. Jezus, i ta kiełbasa wszędzie. O, patrz, ususyło się. O. To ja rzucam na Chyba. podłogę, a ty możesz. O, chwila. A mamy chyba jakąś lodówkę wolną, dobrze. Nie jestem Dyka się pewna, czy jedzie. mamy jakąkolwiek lodówkę wolną, Wisielcowa. Jedna. Jedna, dobrze. Następne? Oczywiście, że ususzone. Ale młotka mi się już nie Się mieści. popieści, to się zmieści, Wisielcowa. Zapchane, nie ma. Więcej nie wejdzie. Nie ma, że zapchanen. Proszę ładnie robić. Mamy tu samą wieprzowinę. Zabrakło lodówek. I kurczak. Co ten kurczak robi tu na lodówce? No już po prostu nie miałam go gdzie wsadzić. Tak, te leżące na podłodze to ekologiczne. Że tak powiem, dojrzewają z pieczarkami z podłogi. Danionek myślał, że te na podłodze to węże strażackie. Niestety nie, to kiełbaska pyszna. Sny młotki i Wisielcowej na najbliższy tydzień. Pokoje pełne Kiełbasa, kiełbasy i tak. brak miejsca w lodówce. Ej, to by był dobry sen, brałabym. Śniłabym takie rzeczy. O tak, mogą mi w rzeczywistości się nawet zrespić. Hej, można władca! Siema, dobrze cię widzieć. Akurat jak kończymy. No. Przerobiłyśmy całą zagrodę mięsa na mięso i tutaj mamy jeszcze kurczaki. Proszę U nas bardzo. jest mięso z dodatkiem mięsa. I z mięsem. O tak. O, i zostałeś dzielnym legionistą. Dziękuję ci za twoje wsparcie. Dużo miłości dla ciebie i fala na czacie. I mam magicznego konia. Zaraz ci pokażę. Ale tylko u młotki jest magiczny, u mnie nie. Proszę, magiczny koń Tora. O, mistek piękny map. Co tu się temu koniu? Ha ha ha.
Co jemu dolega? Halo! Płotka! Jest! I mogę być rajdowcem. Ups. I nawet różnie mu kopytka stukają w zależności od podłoża. O. Jeszcze mogę kłusować, patrz. A nie, tu o, jest. Proszę. Umi skakać. Ui, umie. Gandalf zielony. Ma trzy biegi. Wstęp, kłus i galop. Ui. A właściwie to jest cwał, a nie galop, ale ludzie nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak cwał, więc nie dziwię się. A też nie znają, mimo że tam chwileczkę konno jeździłam, ale naprawdę takie podstawy podstaw, więc w sumie nie dziwota. I napęd na cztery kopyta. I tam jest nawet jakiś pasek, mu się coś ładuje, ale do czego to nie wiem. Skilla dostaje! On się, słuchaj, on się naumia od tego, że się na nim jeździ. Ten pasek biały to jest od tego, że się tam rozwija. O. Tylko strasznie powoli się rozwija. Może dlatego, że to jest. Nie mogę z tym naelektryzowanym koniem, po prostu. Czasami tak działam na konie, słuchajcie, nic na to nie poradzę, nie? Sejkowa, nie wiem, co jest temu koniu, jest po prostu wyjątkowy, bo ja go kupiłam. Ale mu się śmiesznie nóżka mu się wygina. Animator płakał, jak robił. Rek został bez zmian. O! To jeszcze trochę galopu. Wee! Look No at to my my horse! My horse is amazing! Piękny. U mnie się tak jego ogon u mnie działa normalnie, więc cóż. Nie ogarniam. Co? Zbieramy się? Zbieramy się. Coś, czego zaparkuje w stodole, słuchaj. Dobrze. A nie mamy boksów, pupa, to go nie zaparkuje w stodole. No nic, to go wstawię z powrotem do krów, żeby sobie tam funkcjonował jakoś. Tylko do tych Hej, większych Beta. krów, bo tam jest więcej miejsca. Dobrze. O! Masz, koniku. Have fun. Szkoda, że się nie da go rozsiodłać. No. Tylko taki z siodłem już jest. Jak on nie może spać z wami w łóżku. Nie wejdzie przez drzwi do domu. Ale mogę sprawdzić. Czekajcie. Proszę już dać tym krowom spokój, zboczony koniu. Nie, nie wlezie, słuchaj. Nie. Chociaż? I na pięterko. Ta-dam! Zejdę z niego. O!
Oj, biedny ucieka! Nie Drzwi mu dziwię zamknęła się. się. O nie! Wyleje się na nasze kiełbasy! Koniu, otworzę ci. Masz, nie panikuj. Czekaj, czym to H się na niego wołało? Chodź! Chodź tu! Tęsknym wzrokiem. Chodź tu! No i tą dupę wypiął na mnie. O, wisielcowanie na nim wyjedzie, dobra. O, jak ładnie na wstecznym. Proszę bardzo. Zaparkuj go gdzieś, proszę, przy żarciu. Wydałyśmy na niego zbyt dużo pieniędzy, żeby go teraz umrzeć. Jaki kurde, to naprawdę jest jakiś Pegas. Zawracanie na rondzie Wisielcowa zrobiła. O. Piękne. No, nie wykryję. Nie. Chyba zostanie z mleczynymi, bo nie mogę się wyrobić na zakręcie. Byleby miał dostęp do koryta, słuchaj. Wtedy by Nie, to sobie ma. przeżył, tak. To ze świniami. Nie, z krowami. Na radioaktywnej wodzie. On na pewno jest jednorożcem, jestem przekonana. Na pewno. Ale jakbym miał złote kopytka, to bym mu odcięła i sprzedała. To prawda. Wisielcowa do spanka i kończymy. No dobrze, już biegnę. Idę. Jestem. Dobrze. No, więc tym optymistycznym akcentem będziemy się żegnać. Ze mną była Wisielcowa. Byłam. To co? Idziemy, Lulu, wszyscy. Dobrej Tak, nocy Wam wszystkim tutaj życzę.